Bardzo ważne miejsce dla Prudniczan, dla całego państwa, dla wszystkich Polaków. Miejsce uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego 65 lat temu. To właśnie tu, w Prudniku, zrodziła się myśl, idea odnowienia ślubów jasnogórskich, ślubów narodów. To właśnie ta sprawa, ten moment pozwoliły naszym rodakom przetrwać ten najtrudniejszy okres, okres represji, okres reżimu, okres ogromnej walki z naszą wiarą chrześcijańską, walki z Kościołem. Tak naprawdę te wartości, którymi kierował się kardynał Stefan Wyszyński, są uniwersalne i również aktualne w dzisiejszych czasach. Szanowni Państwo, już za chwileczkę wyjątkowy koncert. Koncert upamiętniający postać wielkiego Polaka, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak chleba kęs, jak człowieka bycie, tak świat ma sens i ma sens życie, ma sens. Ludzie mówią, często wieniąc. Ja mówię inaczej, często miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa. Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas stchórzył, nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Widzimy współcześnie odnawiający się głód ludzi prawdziwych, to znaczy żyjących w prawdzie i miłości, ludzi jawnych, przejrzystych, którzy mają oblicze prawdziwe, a nie zniekształcone kłamstwem. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Wszystko to, co jest przed tobą, pozostaje do zdobycia. Życiu, które nadchodzi, możesz nadać głębszą treść, wartość i znaczenie. Zależy to od twojej oceny życia i czasu, od twojego stosunku do pracy, od szacunku do twojego umysłu, woli i serca. Dla twych wartości ludzkich, narodowych i chrześcijańskich.
Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość. Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób. Tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala. Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość ojczyzny. Gdy na was patrzę, budowniczy przyszłej Polski, światłości świata ojczystego i soli polskiej ziemi, gdy widzę, jak stoicie cicho, spokojnie, uważnie, to wiem, że w waszych młodzieńczych duszach szlachetne serce bije. Wiem, że w was jest wielki głód sprawiedliwości, by ojczyzna nasza święta, chrześcijańska przednia straż, była sprawiedliwą dla wszystkich. Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Dzieci Boże, dzieci moje, idźcie kochać!